Trafiłem Cristiano Ronaldo. On gdzieś tu jest. Tylko jest jeden problem. Absolutnie nie mam pojęcia gdzie. Sprawa jest prosta. Przy robieniu pików okazało się, że maksymalna liczba wyświetlana to 50. Chciałem sprawdzić, czy to glitch, czy może te piki po prostu mi się nie robią. Otworzyłem pierwszego, tam trafiłem Cristiano Ronaldo. No nie spodziewałem się, że go trafię, tak więc na ten dowód mam tylko i wyłącznie screen, który widzicie. Najgorsze jest to, że tutaj nigdzie nie mam Cristiano Ronaldo, zatem po prostu mam nadzieję, że kiedy otworzymy tę część pików, Cristiano się pojawi. Razem z czerwonym Schmeichelem bodaj, którego trafiłem przez przypadek otwierając jeden z pików za Food Champions. Tak czy siak, jak widzicie, dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę ciekawie. Jeśli choć w 20% utrzymamy poziom szczęścia z poprzedniego materiału, dzięki któremu mamy tutaj naprawdę niesamowity skład, to ja będę przeszczęśliwy. Mam nadzieję, że wy także, jeżeli cieszycie się widząc kolejny odcinek, jeżeli chcecie mieć szczęście w paczkach, bo przypominam, że zostawienie łapki na tym kanale, no teraz to już na pewno pomaga w trafieniu czegoś dobrego, to zostawcie tą łapkę, subskrybujcie kanał, no i oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak tam wasze paczki. Zatem przed nami cała masa otwierania, ale najpierw jedna sprawa. Nadchodzi zima, z tej okazji warto rozpocząć przygotowania, jeśli w planach mamy wyjazd na nowy rok albo ferie. I tu bardzo przydatna może być strona Letyshops, która uruchomiła specjalną zakładkę podróżniczą, gdzie znajdziecie cashbacki, czy to na przelot do waszego miejsca wypoczynku, czy też przejazd autobusem, czy też na nocleg, a to ostatnie jest wyjątkowo ważne, no bo jednak dobre miejsce do spania to podstawa udanego wyjazdu. Szczególnie, że teraz właśnie na rezerwację noclegu cashback to aż 10%. Zatem nieważne, czy lecicie w ciepłe miejsce, czy udajecie się w zaśnieżone góry, warto rezerwować swoje noclegi z Letyshops, no i zerkać na inne możliwości cashbackowe, które pojawiają się, czy to w aplikacji, czy też w wersji przeglądarkowej, czy też wtyczka, którą zainstalujecie sobie w przeglądarce, poinformuję was o tym, że na danej stronie cashback jest dostępny. To co bardzo istotne, promocja podróżnicza trwa dla wszystkich, tylko obowiązuje od 16 do 18 listopada, zatem naprawdę warto zerknąć teraz do opisu i zobaczyć, czy jest tam coś, co was interesuje, bo cashback to prawdziwe pieniądze, które przelać możecie potem na swoje konto, PayPala, czy też przekazać na przykład na pomoc Ukrainie. Ja Letyshops zawsze polecam z przyjemnością, ponieważ sam korzystam i jest to naprawdę miłe, że robicie zakupy, a przy okazji część z nich trafia do waszej kieszeni, a nie musicie nic zrobić poza paroma kliknięciami. Teraz pozostaje pytanie, od czego zacząć, to otwórzmy sobie pierwszy pick za Food Champions! I Schmeichela mam, więc weźmy sobie Madisona. Jak widzicie, jego tutaj, jak wezmę, to on idzie do klubu, ale ja tego Ronaldo nie mam w klubie, to zobaczymy później. Zobaczmy drugi czerwony pick! To pójdźmy tutaj... No tak ekstraklasowo patriotycznie. Zatem Gutkowskis jest zawodnikiem, który, jeżeli ten Schmeichel mi nie uciekł, pomoże mi stworzyć tutaj jeszcze dzisiaj czerwonego pika, aczkolwiek ten kosztowałby mnie Gabriela Martinelliego i nie wiem, czy jestem na to gotowy. Wiem jedno, dziś otwieramy piki, a ja w nich naprawdę mam gigantyczne szczęście i mam nadzieję, że uda mi się to udowodnić. W sensie, jeżeli tylko trafię Cristiano... Albo inaczej, jeżeli tylko zobaczycie, że trafiłem Cristiano Ronaldo, no to już mamy dowód, że mam to szczęście, ale ja naprawdę nie mam pojęcia, gdzie jest ten Cristiano. A też nie będę ukrywał, że mam gigantyczną nadzieję, że nie tylko mam tego Ronaldo, ale że trafimy tutaj parę walkoutów, no bo przed nami do otworzenia dzisiaj jeszcze paczka z ikoną, tak więc naprawdę będzie się działo i jak zwykle przygotowałem dla was odcinek maksymalnie tylko obfity w content, jak jestem w stanie to zrobić, więc no co, liczę, że... Będziemy się tu dobrze bawili, chociaż na razie te karty... Okej, Jorginho może być. Wziąłem Unaia Simona, ponieważ ten jest duplikatem i czy on wyląduje nam tu z tyłu? No mam Unaia Simona. Ej, to gdzie? Gdzie jest ten mój Ronaldo? Ja naprawdę nie mam pojęcia, bo ja go... Jestem przekonany, że no go trafiłem, tylko... To jest mega dziwne. Okej, mamy polski akcent, weźmy sobie tutaj Żurkowskiego. Liczę, że naprawdę na mundialu pokaże, co potrafi. Przyznam szczerze, ja akurat rozumiem to powołanie, bo wydaje mi się, że tak fizyczny zawodnik będzie nam potrzebny, a tu na pewno nam w FIFA potrzebny będzie Laporte, którego potrzebujemy do SBC. Soria, Hatebor, a tu Hugo Lloris. No i to mi się podoba, kolejny walkoutik wpada, kolejne wysokie oceny będziemy mieli w klubie. No ja jeśli chodzi o te piki, ja naprawdę mam niesamowite szczęście. Guiri, Muniain, Flecken, Zielu, Martinez, Osimhen, Merino, Jamie Vardy. Kurde, ej, naprawdę te piki mi oddają. I teraz jestem ciekawy, czy jak wezmę tych zawodników wszystkich do klubu, to czy będzie tutaj gdzieś ten Ronaldo? Jeżeli go nie będzie, to ja serio nie mam pojęcia,
jak? Gdzie? Gdzie on jest? Czy mi ukradziono Ronaldo? Najlepsze, gdybyśmy teraz trafili kolejnego Cristiano i miałbym tutaj duplikat. To by było w ogóle coś chorego. Na razie jednak bierzemy Tolisso i mamy to niego crossa. Te piki. Ja nie wiem, jakby w tych paczkach z plusem bardzo często nie mam szczęścia, ale jeśli chodzi o piki, to naprawdę nie mogę powiedzieć na nie złego słowa, no bo kiedy mam tylko do wyboru jakieś złote karty, to gra zawsze układa to tak, żebym mógł wybrać kogoś naprawdę przyzwoitego. No może nie w tym przypadku, chociaż jeszcze parę lat temu Antonio, uff, ależ to była karta, my trafiamy kolejnego Food Hero. Ja nawet nie wiedziałem, że tak można, ale najwidoczniej można. Taki Campos cokolwiek kosztuje w ogóle, bo nie mam zielonego pojęcia. No nie, no to by było naprawdę dziwne, ale cieszy oczywiście fakt trafienia tego typu zawodnika. No zaraz się jeszcze okaże, że nie wiem, poleci nam tu jaja Ture. Nie, no jak ja to powiem, ja trafię tego typu kartę, to mi nie wybaczycie przecież. Chociaż co ja gadam, wy cieszycie się moim szczęściem. Ja to wiem, bo ja cieszę się waszym. Kiedy pokazujecie mi, że coś dobrego wpada, to ja bardzo często odpisuję wam GG i ja się cieszę, że wy trafiacie dobre rzeczy, więc mam nadzieję, że wy macie takie samo podejście i że moje szczęście napędza wasze i wasze szczęście napędza moje. A to wszystko dlatego, że stawiacie te łapki w górę, bo to jest taka nić łącząca nasze szczęścia. Ja dodaję film, wy dodajecie łapkę w górę i wtedy wszyscy mamy farta. To jest potwierdzone nienaukowo. Dawid Silva, wybacz, ale Łukasz Fabiański, tutaj trafiamy kolejną kartę Hero. Tak zupełnie ciekawy jestem, czy jest szansa może na to, żebyśmy kiedyś zobaczyli Hero Fabiana, no bo raczej nie kartę ikony, prawda? Ale taki Food Hero to byłoby na pewno coś. A tu mamy i Cardiego, którego już mam. Może gdzieś go zmieszczę do jakiegoś SBC, bo wiem, że posiadam jego akurat niewymiennego. Mełniego za to nie posiadam, więc bierzemy do klubu. Jakie te piki są dobre. Nie! Ja nawet nie będę ciął tego. To tak po prostu leci. To tak po prostu, nie, jakby moje szczęście. Jakby już nie mogę złego słowa powiedzieć na to, co się dzieje. N'Golo Kanté, Mendy. Przecież trafiamy. To, co ja trafiłem, to jest w ogóle hit, nie? Tutaj nie wiem, czy mamy cokolwiek wymiennego z tego towarzystwa, ale to nie jest zbytnio istotne. Bo tych ponadprogramowych, którzy będą nam pasowali, wrzucimy sobie oczywiście tutaj do SBC. Podstawowa rozbudowa ikony. Którego to SBC pierwszy element mamy wykonany? No i teraz zaraz odpowiemy sobie na pytanie, gdzie jest mój Cristiano Ronaldo? Jest! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Czyli wydawało mi się dobrze, że trafiłem Cristiano. Yo, pierwszy właściciel. Tutaj jakby nie kupiłem go tylko po to, żeby was strollować, widzowie. Niesamowite, niesamowite, co się ostatnio dzieje z moim klubem. To jest coś naprawdę przefantastycznego. Tu jeszcze otworzymy sobie resztę tych pików, które zostały. Czyli one po prostu gdzieś tam się zawieruszyły. A tu dostajemy Wissana Ben Yedera. Oczywiście mam jego czerwoną wersję, którą absolutnie uwielbiam. No ale jeżeli trafię się Eusebio, to będę mógł wymienić go na Wissana. Choć tak naprawdę, gdybym mógł wymienić dowolną ikonę, jaką bym dzisiaj mógł trafić, no to fajnie by było zobaczyć Cruyffa, no bo nim nigdy nie grałem jakoś tak długo, więc to by było super. Tutaj jeszcze wpada nam Inform Playa, no i ostatni pick, zobaczmy, może karta Hero, a może po prostu Lautaro Martinez. Ej, serio, ile ja trafiłem walkoutów w tych pikach? Piękna sprawa, no nie mogę na nie powiedzieć złego słowa, no Cristiano Ronaldo i naprawdę ekipa przepotężnych zawodników. A to przecież były tylko piki, za Food Champions mamy do otworzenia paki. No to co? Nie ma co czekać. Trzeba otwierać. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Zobaczymy, czy nas zelektryzuje swoją zawartością. Jest tu Inform, ale nie drgną nawet w górę lampy, więc nie ma się czym ekscytować. Mam nadzieję, że pójdą w górę przy mojej paczce z gwarantowanym Informem, bo to jest niezwykle rzadki widok, więc tam liczę naprawdę, że posypię czymś po prostu wychodzącym za karty, niczym jakby nie mam większych wymagań. Na razie jednak zobaczmy, co czeka nas tutaj. Hiszpania CLS. Czyli Angelino po raz 187 w tej chwili. I kolejny Inform, super, wiecie co, tego już daję na Quicksell. I tutaj naprawdę sporo końców nam z tych Informów wpada. To jest naprawdę wartościowa rzecz. No bo jednak tutaj 10 tysięcy, tutaj 10 tysięcy i to się zbiera w fajną sumkę. A tu na środku obrony dostajemy Pau Torres. I oczywiście piki zawodników Mistrzostw Świata. Thomas Partey, witam serdecznie. Lidera Premier League oczywiście, prawda? Tutaj Acosta, no i tu Kylian Mbappé, z którego raczej bym i tak za bardzo nie mógł skorzystać. No nie jest to Mbappé, jest Lukaku. Okej, to jest chyba paczka za 50 tysięcy. Będzie to Canales, nie, to będzie Iker Muniain.
Do tego oczywiście mamy te czerwone piki. No ale fajne jest to, słuchajcie, że dzięki temu SBC, dzięki tym pikom, no to tak naprawdę tutaj praktycznie nie mam duplikatów, no nie, no bo cały klub na to poszedł. Nie, ale ja absolutnie nie żałuję, no bo doskonale wiemy, co te piki nam dały. A w zasadzie nie tyle co, a kogo. Ale może ta paczka Ultimate to wszystko przebije. Mamy walkout, jest to Włoch, środkowy pomocnik Verratti, witamy. Nie mam go, więc super, a nawet gdybym go miał, to jest paczka wymienna. Ale ja, słuchajcie, nie mam, nie mogę powiedzieć złego słowa. Po prostu ja nie mogę powiedzieć złego słowa na swoje szczęście. Tutaj jeszcze wpada nam Plata, wymienny, więc go sobie podtrzymam. No, aczkolwiek wymagałoby to naprawdę dobrego występu Ekwadoru, żeby on nabił ocenę. Więc to, co tutaj mamy, weźmy sobie do klubu. No i zobaczmy jeszcze. Chociaż, czy wy chcecie to oglądać tak naprawdę? No pokażę wam, jak trafię kogoś dobrego. Ale Korea to raczej nikogo nie interesuje. Ale Szymański już jak najbardziej. Więc normalne paczki mamy za sobą, ale przed nami jeszcze Team of the Week Premium. No i fajnie by było zobaczyć tutaj walkout, ale jeżeli nie zobaczę walkoutu, to się nie obrażę. Ale mamy tutaj kogoś i to jest... Okej, super, Bremer, w sensie jest w tej drużynie też Gabriel i chciałem się po prostu ucieszyć, że widzę zawodnika Arsenalu, ale Bremer to jest naprawdę fantastyczny piłkarz i bardzo przyzwoite trafienie, mam wrażenie, w sensie karta wygląda dobrze, no problem tylko taki, że no, w tym momencie nie może taki inform kosztować dużo, ale weźmiemy go sobie do klubu, albo na awenturę, wiecie co, wystawię, a może ktoś go kupi. Tymczasem wracamy do tego, co istotne. Druga składowa SBC o ikonę, którą właśnie wykonałem i chyba zapomniałem wam pokazać. Okej, to pokażę wam coś innego, a mianowicie rozbudowę Mistrzostw Food Premium. I tu, słuchajcie, jestem gotowy do poświęcenia Gabriela Martinelliego na to, żeby dać sobie szansę na jakąś świetną czerwoną kartę. Czy to jest dobry zawodnik? Tak. Czy to jest dobra karta? Nie. Ja po prostu liczę na to, że Gabi dostanie po prostu jeszcze wiele lepszych kart niż ta, która nie jest zbyt przydatna. Ale poświęcenie boli, więc mam nadzieję, że docenicie. No a w klubie zostają ci zawodnicy, z których korzystam, więc no, nie będę ich tutaj dawał, szczególnie Wissama, który jest naprawdę mega piłkarzem. Skład zgłaszamy, no i pora otworzyć pika. Do tych pików akurat nigdy nie miałem szczęścia, ale może to jest ten dzień, może to jest ten moment, kiedy będzie tu... Hernandez! No i ja już jestem zadowolonym człowiekiem. Słuchajcie, no o to chodzi. Wojtek Szczęsny mi to wybaczy, a Francuz jest prawdziwym wzmocnieniem tej drużyny. No bo nie dość, że tego mogę wrzucić na listę transferową i zabrać za niego monety, no to tego wkładamy tutaj i wygląda to naprawdę pięknie. Nawet jeśli mam na nim stracić monety, to co z tego, bo mamy tutaj upgrade na lewej obronie na naprawdę długi czas. Swoją drogą, Hernandeza kupiłem pod inwestycję, ale nie była ona zbyt udana, zresztą tak samo jak te Trenty, które, jakby to powiedzieć, nie odbiły za bardzo. Zatem cierpliwie będę czekał i wierzę, że Trent Alexander-Arnold jeszcze może nabrać wartości, albo przynajmniej, żeby nie stracić na podatku. Ale to już jest nieważne, otwieramy paczkę, która jest wróżbą tego, jaką trafimy ikonę. I powiem tak, jeżeli to ma być francuski środkowy obrońca, to w sumie taki Marcel Desailly albo Laurent Blanc nie byliby najgorsi. No ale nie przekonamy się, dopóki tej paczki nie otworzymy, albo w zasadzie dopóki nie przejdziemy do klubu. Bo ja będę trzymał się swojego, robimy paczkową ruletkę. Ja to lubię robić. A animacja ikony wtedy jest taka mega zaskakująca, jak się otwiera paczki, jak ostatnio trafiłem Pola Scholesa. Zatem ja już klasycznie nie mam pojęcia, co trafiłem. Jedno jest pewne, nie jest to Nemanja Vidic, ponieważ tego zawodnika mamy w... mamy w klubie po prostu, więc mielibyśmy tutaj duplikat. No to co? Rozpoczynamy, lecimy, szukamy. Włochy zostawiam na koniec. Wybrzeże Kości Słoniowej. Okej, muszę to zmienić, bo za każdym razem będę dostawał zawału. Na przykład jeśli pokaże nam się ktoś z Węgier, ale niestety nie jest to Puszkarz. Może jakiś Szwed, Szkot lub piłkarz z Rumunii. Nie, cały czas szukamy. Zawędrowaliśmy już do Meksyku. Naszych klubowych rywali, znaczy, boże, klubowych, mundialowych rywali. Na szczęście nie jest to żaden piłkarz z Meksyku. A kolejna po drodze jest tu Japonia. Nie, nie może być Japonii, bo przecież Nakata już nie jest ikoną, okej. To może Essien, który w sumie nie wiem, czy ma kartę ikony. No ma, ale to niestety nie jest Essien. A tu jest gdzieś flaga Finlandii. Oj, mam bardzo złe przeczucia. Ale na szczęście to nie jest Fin. Ale pewnie Duńczyk. Też nie. Nedved?
nie? I w ten sposób docieramy do głównych narodowości. Oj, no tutaj tych ikon jest naprawdę sporo. Zobaczymy, czy może trafimy jakąś dobrą. Argentyna! Nie! Brazylia! Ronaldinho! Nie! To będzie Anglia. Tak, to jest... Nie! Nie, to nie jest Anglia! Skolza mam! Przepraszam bardzo, Skolziego mam. Czy wróżba była prawdziwa? Niestety nie tym razem. To może Lothar Matthäus? Nie. Cruyff! Nie! Ja naprawdę nie wiedziałem, że mam tą kartę. Przysięgam wam, nie miałem o tym zielonego pojęcia. Maldini? Pirlo? Pirlo. Mamma mia. Perché? Andrea, perché? No i Włoch jedynie co może zrobić, to dołączyć do pola Scholesa w panteonie oczekiwania na SBC, którego będzie warty? No bo innej opcji w tym momencie nie widzę. Nie ma zawodnika, którego Pirlo byłby w stanie z tego zespołu wygryźć. No bo z całym szacunkiem Fede Valverde tutaj naprawdę starałem się zmienić na wielu piłkarzy i... ciężko go ruszyć. O Renato Sanchezie nie wspominając. Ale ja nawet na sekundę negatywnie nie zająknę się na temat tego, co trafiliśmy w tym odcinku, bo do mojego klubu dołączył Cristiano Ronaldo, do mojego klubu dołączył Czerwony Hernandez. Tak więc naprawdę to było mega udane otwieranie. I ten Pirlo, no zdarza się.